Państwa kolejnym gościem, gościem Ekspresu Biedrzyckiej, dr Mirosław Oczkoś, specjalista do spraw wizerunku i marketingu politycznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Jarosław Kaczyński wczoraj mówi o zbrodni, mówi o zamachu i jednocześnie wkłada w to wszystko wątek ukraiński, twierdząc, że jeżeli Putin posunął się do tego, co robi w Ukrainie, no to, jak rozumiem, sugestia taka podprogowa, że mógł posunąć się także do zorganizowania zamachu. Rozumie pan przyczyny, dla których Jarosław Kaczyński w taki, a nie inny sposób wraca do tego tematu? Przyczyn chyba nie rozumiem, ale powody rozumiem. Powody są bardziej zrozumiałe. Tam jeszcze, tak jak pani redaktor powiedziała, jeszcze jest, powiedział też o karze. Jako trzeci element. Widać, że jest strategia przepracowana, to znaczy zostało to wymyślone, że każdy, który będzie występował łącznie z prezesem, musi to powiązać z Ukrainą. Ewidentnie, niektórzy robią to lepiej, niektórzy robią to gorzej, trochę widać szwy, ale chyba najbardziej teatralnie zrobił to prezydent, który robił pauzy takie, jakby myślał, co jest dalej. Natomiast to widać, że to jest spójny przekaz, a przynajmniej ma być spójny przekaz obozu rządzącego, że wiążemy to absolutnie z Putinem i z obrazkami. Ale prezydent dał się też w to włączyć, no bo rzeczywiście ale on mówił... Ale rozmawialiśmy w tym studio kiedyś. Mówił, bo tylko przypomnę naszym widzom, tak, przepraszam, że, tak. Ale przypomnę naszym widzom, bo może nie wszyscy słuchali prezydenta Andrzeja Dudy. On rzeczywiście powiązał ofiary katastrofy smoleńskiej i widok, który my tam zastaliśmy po tej katastrofie, z widokiem tego ludobójstwa, które tak w tej chwili odbywa się między innymi w Buczy, czy w Mariupolu, czy w innych miejscach, czyli jakby zrównał obie te historie. Tak. No to jest technika, która jest stosowana i myśmy tu się kiedyś spierali z panią redaktor, czy pan prezydent się zmienił, czy się nie zmienił. No pani redaktor miała nadzieję, że się zmienił, ja mówiłem, że raczej się nie zmienił i się nie zmienił. To czy pewne rzeczy są oczywiście inne, bo wojna zmienia mnóstwo rzeczy. Natomiast jak się okazuje, główna narracja obozu rządzącego pozostaje ta sama, a wojna jest wykorzystywana w sposób, no ja powiem, obrzydliwy. No to nie jest akurat, może nie powinien jako ekspert mówić takich rzeczy, natomiast widać, że to jest przemyślane. Wywołanie obrazu, bo nas to jednak bardzo rusza. Nie pamiętam, żeby ktoś oglądał wojnę na żywo, prawda? Czyli transmisja ze śmierci. Już pomijam to, że nas to trochę też zaczynało odparniać, ale te wszystkie obrazy, które nas to wywołuje, połączenie trochę podprogowe, trochę niepodprogowe, że to jest Putin. No nie trzeba udawać, że to jest zbrodniarz. Jest, prawda? Wiemy, że jest zbrodniarzem, widać to. Codziennie widać. Natomiast wywołanie obrazu, że wrak samolotu sprzed 12 lat z tym, co jest teraz, jest naprawdę w polskiej polityce tak daleko po bandzie nikt nie pojechał. Ale jeszcze. Jaki jest tego cel? No to tu możemy się tylko domyślać. Ja bym obstawiał jednak wybory na jesieni. Jednak. A przynajmniej przygotowanie do takich wyborów. Czyli prawdopodobnie w kasie jest bardzo pusto, wśród koalicjantów nie ma chleba, umownie... Będą igrzyska, tak? Dokładnie tak. To się zawsze sprawdzało. No wczoraj prezes musiał zrobić krok dalej jednak, chociaż też nie powiedział niczego takiego. Zobaczymy, co będzie dzisiaj, co powie Antoni Macierewicz, ale rodziny smoleńskie, które miały dostęp do raportu, mówią, że tam nic nie ma, no ale to zobaczymy. Natomiast to jest dokładnie zagrywka na zmobilizowanie swojego elektoratu, ponieważ prezes Kaczyński w zasadzie jego otoczenie, bo sam prezes Kaczyński to nie wiem do końca, czy wie, że potrzeba tych 30%, że reszta się zdemobilizuje albo się rozproszy, bo jak widać opozycja nie bardzo chce iść jednym blokiem, bo to na pewno nie będzie realny jeden blok. Może dwa, no to wtedy byłaby jakaś dla opozycji szansa, pewnie będą trzy albo cztery bloki. No to wtedy jak pójdzie ten żelazny elektorat Jarosława Kaczyńskiego i PiS-u głównie, bo to o to chodzi, no to wygrywają wybory. W momencie, kiedy wygrywają wybory, to Polska będzie trochę w pozycji Orbana, czyli Węgier, ponieważ każde następne wybory za 4 hipotetycznie lata w zasadzie już opozycji nie będzie. To jest plan, który no, będzie w Warszawie Budapeszt i to teraz to jest gra na dwóch fortepianach, przynajmniej na dwóch. Prezes Kaczyński nie mógł się nie odciąć od Orbana, znaczy na miękko trochę oczywiście. Natomiast premier Morawiecki wieczorem zadzwonił z życzeniami i gratulacjami. W związku z tym jesteśmy robieni w konia. To nie jest nic nowego, bo to jest gra polityczna. Dajemy się robić w konia też oczywiście, ponieważ każdy, kto trochę się interesuje życiem
publicznym, powiedzmy, może nie tyle polityką, to daje się w to wkręcić. Jedni mówią, tak, był zamach i tam dalej, zawsze tak mówiłem, co podgrzewa na przykład, nie wiem, marszałek Terlecki, który mówi, że zawsze wiedział, a ta druga strona mówi, no właśnie, zwariowali, to nienormalni i jest ten spór. Mhm. I nikt już nie pamięta, że jest 12% inflacji, że nie ma funduszów. Naprawdę, nie mamy pieniędzy z Unii Europejskiej, które po prostu powinniśmy mieć. Tylko dlatego, że dwóch panów nie może się dogadać ze sobą. No dobrze, tylko pytanie, czy polskie społeczeństwo po raz kolejny da się na to nabrać? Bo pan powiedział, że to jest trochę już zdarta płyta, że to jest kolejny taki wybieg pod tytułem nie ma chleba, to będą igrzyska ze strony Prawa i Sprawiedliwości. To do tej pory działało, ale pana zdaniem to będzie działać nadal? To jest, znaczy już działa. Pytanie, jak to się przeniesie, ponieważ ewidentnie szczególnie PiS nie jest partią czysto polityczną, tylko raczej rodzajem sekty politycznej. Czyli ma wyznawców, a nie wyborców. I wyznawcy muszą dostawać bodziec. Paliwo. Tak. Mhm. I Jarosław Kaczyński wczoraj poszedł naprawdę daleko, nawet jak na niego, zastosował ćwiartowanie z posoleniem. Czyli nie tylko samo ćwiartowanie, ale z posoleniem. Ciekawe, co zrobi jeszcze dzisiaj oczywiście minister Macierewicz, no bo musi coś być więcej. To jest tak, jak kiedyś rozmawialiśmy, jest taka teoria eskalacji bólu. On dotyczy również psychiki, ale powiedzmy fizycznego bólu, że jak boli kogoś kolano, to niech się uderzy w głowę, to nie będzie pamiętał bólu kolana. No i my, jako ten organizm, Polska jako organizm i społeczeństwo, jesteśmy już obolali tak, że w zasadzie każde miejsce jest uderzone. Boli nas cały człowiek. Wszystko nas boli. Cały człowiek nas, w człowieku jest ból. No ale jak widać, Jarosław Kaczyński nie ma litości, no i zaczyna tą ranę posypywać solą. I to nawet nie solą morską, tylko taką najbardziej prostą, kuchenną, gdzie zaczyna to boleć. No i teraz jest pytanie, czy będą reakcje, czy nie będzie reakcji. Ja pamiętam 12 lat temu, po katastrofie smoleńskiej, ówczesna partia rządząca i Donald Tusk uznali, przynajmniej tak to wyglądało, że prawda sama się obroni. I w zasadzie niczego nie zrobiono w tym kierunku. To był największy błąd, jaki można było popełnić, polityczny przynajmniej, jeżeli chodzi o opozycję, dlatego że jak widać, prawda się nie obroni. Może kiedyś oczywiście się do tego ktoś odniesie, ale ponieważ porównania idą tak daleko już, do Auschwitz, do Katynia, no w zasadzie już nie ma dalej nic, jest koniec. No i pytanie teraz jest takie, na ile da się to zmobilizować, a jak widać, mobilizacja jest dosyć duża. Zaczynają się też osobiste wycieczki, ponieważ groźba, że będziemy rozliczać, być może oznacza, że ktoś z opozycji będzie musiał być zatrzymany przez prokuraturę, może tuż przed wyborami. No najchętniej pewnie Donald Tusk jako współwinny, nie wiem, zamachu, tam współorganizator, dokładnie, knucia. No i jak się tego Putina w odpowiednim kontekście pokazuje, no to sami wiemy, pani doktor doskonale o tym wie i nasi widzowie też, że duża część odbiorców nie wnika, bo po prostu ma pewne skojarzenia. Putin, śmierć, Smoleńsk. Aha, no to wiadoma sytuacja. Mhm. Nikt już nie pamięta o Katyniu, to jest straszne na przykład, straszne, że nikt nie pamięta o zbrodni katyńskiej, albo niewiele osób pamięta. Widziałem zdjęcia z miejsca katastrofy w Smoleńsku, no to jest skandal, bo rosną pokrzywy, chaszcze i tak dalej. Czyli w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby po pierwsze... Ja też nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek z obozu rządzącego jeździł w ogóle tam, tam nie było do Smoleńska. W tym teraz. Wszystkim. Plus jeszcze to, że zaczyna się szczuć ludzi na ludzi, no bo to daje pewne pario polityczne. Nikt nie mówi już o Pegasusie, nikt nie mówi właśnie o tej drożyźnie, nikt nie mówi o środkach unijnych i o paru jeszcze innych rzeczach. No dobrze, panie doktorze, no bo, ale mówi, no mówi premier o inflacji, nazywając ją putinflacją. Czyli? Że to wina Putina, ta inflacja w Polsce. Tak. To znaczy wszyscy zapominają łącznie z prezesem NBP, że przed wybuchem wojny ona już szybowała bardzo mocno. Już nie zapominają, ale... tylko... No dobrze, ale to znowu, putinflacja, no rzeczywiście słówko fajne, wpadające w ucho, będzie pewnie powtarzane i odmieniane przez wszystkie przypadki, przez polityków obozu rządzącego, tylko czy po raz kolejny zapytam, Polacy w to uwierzą? No już wierzą. Znaczy ta część, my próbujemy traktować nas jako społeczeństwo w całości. Nie jesteśmy społeczeństwem w całości. Każdy z nas ma jakieś swoje, mówi się, że żyjemy w bańkach, tak? I przekroczenie jest trudne. Natomiast różnica jest bardzo prosta. Jeżeli ktoś się obraził, nie wiem, 8 lat temu i doszedł do wniosku, że, nie wiem, PO i PSL nie spełnia jego oczekiwań, to albo nie poszedł do wyborów, albo poszukał ewentualnie jakiejś innej partii. Albo jest niezdecydowany.
Powiedzmy. Natomiast jak ktoś się obraża na Prawo i Sprawiedliwość, to i tak idzie głosować na Prawo i Sprawiedliwość, bo to są, takie są relacje. Tak sobie zbudował prezes Kaczyński, można go tylko pochwalić, no, że potrafił tak to zrobić, że ta stała grupa jest. Wybory prezydenckie są świetnym przykładem. Prezydent Duda w 6 województwach, a w 10 nie. No i okazuje się, że chodzi o ilość, a nie jakość. W sensie jakość, a nie ilość, jeżeli mówimy o województwach, a głosy są tam najwięcej. I to jest marketing polityczny. Trzeba to wiedzieć, jak się to robi. My możemy mieć zdanie takie, że to nie fajnie, albo że nieładnie, albo że to niemoralne. Polityka nie jest moralna. To jest największe bagno, jakie jest na całym świecie. To nie jest tak, że my jesteśmy jakimś wyjątkiem, bo jak widzimy, co się dzieje na Węgrzech, we Francji, Trump, tak? Wcześniej. Czyli jest pokusa tej ciemnej strony mocy. No i teraz oczywiście prezes Kaczyński w zasadzie nie ma wyjścia. To jest one way ticket. Albo będzie zimna wojna polsko-polska, albo, chociaż to jest trochę science fiction oczywiście, bo nie widzę przestrzeni do tego. No w zasadzie trzeba byłoby powiedzieć wojnę Putinowi. Panie doktorze, a co by pan zrobił dzisiaj na miejscu Donalda Tuska? Bo mamy, nie wiem, czy państwo widzieli na przykład w dużych miastach jacyś, nie wiem, czy to jakaś Gazeta Polska, czy nie mam pojęcia kto, no ale w każdym razie były porozwieszane plakaty Tu 154M, Smoleńsk i było Tu i od Smoleńsk, tak żeby się układało to w napis Tusk. Czy Donald Tusk, według pana, powinien na przykład, gdyby dzisiaj padły w jego stronę jakieś oskarżenia lub też nowe fakty, zostały w cudzysłowie fakty lub też nie w cudzysłowie, to się okaże, przedstawione przez Antoniego Macierewicza, czy on powinien reagować? Czy udać, że tego tematu nie ma? Czy ja uważam, posługując się całą swoją wiedzą dwudziestoparoletnią z marketingu politycznego i wizerunku politycznego, że czas na niereagowanie już dawno minął. Skończył się. Tak. Donald Tusk... Niektórzy twierdzą, że po prostu trzeba udać, że tego tematu nie ma, przestać go podgrzewać przez cały czas. Ale to tak nie działa niestety, dlatego że jeżeli jedna strona podgrzewa i ma rezonans, bo to rezonuje, my o tym rozmawiamy, to druga strona nie może udawać, że nic się nie stało. Nawet jak tutaj... U pani redaktor był poseł Lasek, który jest wybitnym specjalistą od katastrof lotniczych, wypadków lotniczych, naprawdę wybitnym, zanim został politykiem i dalej jest moim zdaniem wybitnym, jeżeli chodzi o to. To jest ekspert, którego słucha jakaś wąska grupa ludzi, chociaż on mówi bardzo fajnie, obrazowo i tak dalej, natomiast nikt tego nie słucha. Prezes Kaczyński też nie powiedział, że tam gdzieś ktoś poszedł i podłożył, tylko mówił, tak, jesteśmy pewni, że jest morderstwo, bo zamach. I to wystarczy. Żyjemy w czasie, kiedy mało kto weryfikuje różne informacje. I teraz, jeżeli Donald Tusk popełni ten sam błąd, który popełnił 12 lat temu, czy 10 lat temu, czy przez cały czas, kiedy trwała podkomisja smoleńska, czy zespół smoleński Antoniego Macierewicza, posłowie Platformy, czy w ogóle koalicji uważali, że to niech się wykrwawią, niech się wygadają. No to przypominam, że 25 milionów to nie jest po to, żeby tylko były pensje, tylko też na pewne rzeczy się dzieje. Jeżeli druga strona nie mówi, to znaczy, że albo się przyznaje do tego, że tak było, bo tak ludzie kombinują, albo mówią, no proszę bardzo, nie jesteście w stanie się obronić. I moim zdaniem, tutaj Donald Tusk zrobi, co będzie mógł, czy co będzie chciał oczywiście, natomiast widać, że poszło to w takim kierunku, że chyba opozycja uznała, a przynajmniej Platforma uznała, że Donald Tusk sam wygra wybory. Tak to wygląda, że on jeździ i tam jeździ. Natomiast tutaj jest sytuacja, kiedy stanie przed machiną państwa w całości zaangażowaną do tego, żeby go przyłapać. I po pierwsze, to jest moje zdanie, że powinien jednak wytaczać procesy z powództwa cywilnego za wszystkie pomówienia, które są. Czyli brać przykład dokładnie z Jarosława Kaczyńskiego i strony prawej, kiedy była w opozycji, bo procesy chodziły w prawo i w lewo. One różne rzeczy wyjaśniały. A po drugie, chyba jednak skonstruować taki zespół ala zespół parlamentarny do spraw odkłamywania katastrofy smoleńskiej. Zresztą Platformy się to w ogóle przydało i opozycji, taki wspólny zespół do spraw kłamstw PiSu.
I mieliby wtedy coś do powiedzenia. A tak jak ktoś napisze coś na Twitterze, ktoś tam coś powie w trzecim programie, no to fajnie, no to ci, co oglądają, to wiedzą, natomiast reszta jest przekonana, że są słabi merytorycznie, nie są w stanie się przebić. No to jeżeli nie można stworzyć kontr zespołu, jak umownie zespołu, nie wiem, może jakiejś komisji czy czegoś jeszcze, do tak ważnej sprawy emocjonalnej, bo to są same emocje, tutaj nie ma żadnej racjonalizacji, to wszystko polega na emocji, na wywlekaniu tego, to się mówi w aktorstwie, bebechy się wywleka i wszyscy są tacy emocjonalni, ten romantyzm Polski, żeby umrzeć za ojczyznę. No to pytanie, to co musi być innego, żeby opozycja ruszyła z jakąś swoją narracją? Ja już nie widzę czegoś takiego. To jeszcze już zostawiamy sprawę Smoleńska, bo przypuszczam, że jeszcze niejednokrotnie niestety będzie okazja, żeby na ten temat rozmawiać. Ja jeszcze dwa słowa o stosunkach polsko-francuskich chciałam. Bo rzeczywiście mamy do czynienia, nie wiem, czy to już nazwać skandalem dyplomatycznym, ale z bardzo mocną wymianą zdań pomiędzy polskim premierem a prezydentem Macronem. To najpierw po kolei. Słowa premiera. Czy one poszły pana zdaniem za daleko i czy rzeczywiście z pana perspektywy to była bezpośrednia ingerencja w francuską prezydencką kampanię wyborczą ze strony szefa polskiego rządu? Tak, no oczywiście tak to się odbiera na świecie. Jeżeli mielibyśmy się poruszać według reguł, to premier Morawiecki nie popełnił błędu takiego, że nie wiedział, co mówi, albo że tak mu się wymsknęło. To było zaplanowane. Po prostu to jest wpisane w ciąg oddziaływania, które jest w tej chwili podczas wojny, że my, Polacy, do czego rząd się bardzo fajnie podpina, pomagamy najbardziej na świecie Ukraińcom. Nikt nie wnika, czy rząd pomaga, czy nie pomaga. Rząd się chętnie przypina do tego. Europosłowie o tym mówią. W związku z tym uderzamy w Niemcy, Francję, co nas najbardziej boli. No, w Anglię już nie, no bo jest poza Unią, powiedzmy. I w Komisję Europejską. I to się świetnie do tego nadaje. A ponieważ warto byłoby przykryć, tak jak przykrywa się Orbana w tej chwili, na ile się jest to możliwe, warto byłoby przykryć spotkania z Marine Le Pen. No, proszę mi wybaczyć, ale w dyplomacji przyjmowanie szefa partii z honorami głowy państwa, czyli to, co zrobiono z Marine Le Pen, no to świadczy o tym, że się popiera taką osobę. I polska dyplomacja, która jest zawsze skierowana od samego początku kadencji Zjednoczonej Prawicy do środka, czyli do Polski, jest raczej nieudaczna i nie ma żadnej wizji, bo to widać, że nie ma wizji, ma ustawione priorytety, czyli tak jak wspierano Trumpa, i popełniono wszystkie możliwe błędy dyplomatyczne, jakie zostały popełnione, łącznie z tym, że prezydent nie pogratulował do bardzo dawno i później się okazało, jak się okazało, to teraz premier Morawiecki zaatakował świadomie Emmanuela Macrona, znajdując argumentację tak prawdziwą i nieprawdziwą. Znaczy, każdą można odwrócić w dwie strony. To, że dzwonił do Putina, pytanie, jedni powiedzą, no dzwonił, bo tam, nie wiem, jest słaby, próbuje z nim rozmawiać, a ktoś powie, może próbował do końca coś załatwić. Zresztą to się jakoś tam Macron obronił pod tytułem, że rozmawiał z Zełenskim, prawda? Czyli ta narracja jest słaba. Ale to i tak jest skierowane do Polski, no a nie na zewnątrz. No I teraz Macron odpowiedział właśnie, również niedyplomatycznie. Właśnie. Czy to była zbyt mocna odpowiedź, pana zdaniem, w języku dyplomacji? Znaczy, to była odpowiedź czy to była odpowiedź na poziomie? Znaczy, to była poziom, była mocniejsza rzeczywiście, ale też niedyplomatyczna. Myślę, że Macron po prostu się zdenerwował, jak to w kampanii. Te sondaże dawały mu 24-24, czyli remis. No i się trochę, moim zdaniem, wyładował, dlatego że gdyby nie użył argumentu antysemickiego, to reszta się broni. Bo nie można zaprzeczyć temu, że w Polsce ludzie LGBT+, są po prostu flekowani. Jeżeli ktoś mówi inaczej, to znaczy, że kłamie. I widzimy to na każdym kroku. Natomiast antysemityzm jest taką pałką, która działa w dwie strony. Nie znam wypowiedzi żadnej premiera Morawieckiego w przestrzeni, która byłaby antysemicka, przynajmniej miała wrażenie. A to, że komuś się coś wydaje, to jest coś innego. I Macron też to zrobił na użytek własnej kampanii do środka. Tu PiS mógł zobaczyć, jak to działa w drugą stronę. Że to, co robi PiS, że strzela w Angelę Merkel, która już nie jest kanclerzem, to dosyć zabawne, żeby strzelać w polityków, którzy nie są już u władzy, czy Sarkozy. Ale proszę pamiętać, że ona była blisko Tuska, to może o to chodzi. Ja myślę, że tak, natomiast była też blisko von der Leyen, i która była teraz w Kijowie i zupełnie coś innego proponuje Ukraińcom niż Angela Merkel. W związku z tym w dyplomacji jest tak, najlepiej sobie można to wyobrazić w sposobie wydalania dyplomatów.
Jeżeli z jednej strony jest tam iluś, to z drugiej strony jest tak samo. No i teraz, ponieważ Polska strzelała na prawo i lewo, mówiąc różne rzeczy, no to teraz z drugiej strony przyszła odpowiedź adekwatna, pewnie za mocna, no teraz też nie parlament, znaczy też nie dyplomatyczna, bo bardzo ostra i my jesteśmy oburzeni. No i teraz można sobie zadać pytanie, no to w co my gramy? Znaczy, jaki jest pomysł na to? Bo to, że my, no mieliśmy pomysł, premier Morawiecki mówił, że jestem wśród przyjaciół, kiedy stał z Marine Le Pen, Salvinim i Orbanem, bo on powiedział to, że jesteśmy wśród przyjaciół, to teraz jest pytanie, czy to są dalej nasi przyjaciele, jeżeli chodzi o rząd, czy to już nie są nasi przyjaciele? Bo Viktor Orban ewidentnie opowiedział się po stronie Władimira Putina i tutaj nie ma dyskusji. Ale tutaj nie ma też rozmowy z przedstawicielami PiS-u, bo oni twierdzą, że przestańmy się naprawdę zajmować Węgrami, skoro mamy Francję i Niemcy, to tak jak porównywanie mrówki ze słoniem. No, ale to ja i koniec tematu. Ja to rozumiem, bo PiS jest mistrzem świata w odwracaniu kota ogonem i tutaj tylko też mogę pochylić czoło nad wyszkoleniem posłów PiS-u, którzy potrafią tak odwracać argumentację, że cokolwiek by się nie działo, będzie to na ich korzyść. Przychodzi ktoś z opozycji i próbuje coś tam wytłumaczyć racjonalnie, a ludzie tego nie słuchają. Jeżeli się spotyka na ringu chuligan z szachistą, to szachista nie ma szans wygrać z chuliganem, stosując, nie wiem, gambit albo jakąś roszadę, albo zagrywkę koniem. Ja nie namawiam, żeby szachista został chuliganem, ale jednak, żeby szachista zrozumiał, jakie są reguły gry chuligańskiej, niestety. W tej chwili polityka jest bardzo chuligańska, bardzo nieczysta, natomiast zwycięzców się nie sądzi. Bo jeżeli na jesieni będą wybory na przykład, czy w przyszłym roku na wiosnę, nie wiem, ale wszystko wskazuje na to, że będą trochę szybciej, a przynajmniej tak jest to przygotowywane. Jeżeli PiS wygra wybory, no to kto będzie mógł pisać do kogo i jakie mieć pretensje, że PiS wygrał wybory? No PiS skutecznie idzie po władzę, pokazuje swoim zwolennikom, że potrafi to robić, że nie cofa nogi. No a opozycja tak właśnie nie wiadomo. No wczoraj się odbyły różne rzeczy. Ja nie widziałem żadnej odpowiedzi czy wypowiedzi posłów opozycji jakichkolwiek, którzy byli mówili, że to jest kłamstwo, skandal. No pojedyncze, ale na Twitterze, które jest bańką, jeżeli do bańki wracamy znów. Dobrze, to sprawa ostatnia. Tak. W tej chwili zarówno Marine Le Pen, jak i Emmanuel Macron przez przedstawicieli obozu władzy są nazywani kandydatami proputinowskimi. Jeżeli chodzi o Macrona, to się przypomina tę dostawę broni Rosji, która się w roku 2020 zakończyła. No rzeczywiście tutaj Macron ma gigantyczny problem, bo z tego trudno wybrnąć. Ale w kontekście nawiązywania naszych relacji, czy to jest rozsądna taktyka, albo czy pozwala PiS-owi jakoś wybrnąć w tej chwili sytuacji z Marine Le Pen? No, polityka jest sztuką możliwości i mądra dyplomacja polega na tym, że się nie obstawia jawnie konia przed wyścigiem, prawda? Można to zrobić gdzieś podskórnie. Ponieważ nasza dyplomacja została wycięta w pień i w zasadzie chyba już nie ma nikogo, kto by się zajmował dyplomacją na poziomie dyplomatycznym, od ambasadora począwszy, na ministrach skończywszy. W związku z tym, no, tak to idzie, jakie są potrzeby zewnętrzne. I jeżeli wygra Macron, wszystko to wskazuje, że Macron wygra te wybory za 2 tygodnie. Ja wiem, ale na razie my jesteśmy tu i teraz po pierwszej turze, wszystko na to wskazuje. Tam ciekawy jest wynik Mélenchona, który niewiele nie wszedł do drugiej tury. Zobaczymy, naprawdę. Jak się przepływ wyborców ułoży. Być może nie będzie to kordon sanitarny, tak jak było 5 lat temu, że aż 66%. Natomiast z punktu widzenia różnych działań, oczywiście ekonomia cały czas działa, myślę, że Marine Le Pen aż takiego poparcia nie ma, chyba że zdemobilizuje potencjalnych wyborców Macrona. Z punktu widzenia Europy, funkcjonowania i Ukrainy powinien wygrać Macron, ponieważ to jest oczywiste. Jeżeli wygra Marine Le Pen... Oznacza koniec, początek końca Unii Europejskiej. Absolutnie tak. Nawet jeżeli będzie to na miękko na początku, wyjęcie takiego klocka z tej układanki powoduje, że ta konstrukcja się zawali, bo nie ma racji bytu po prostu. Nawet na miękko, jak będzie blokowała cokolwiek, a jakoś się mało wypiera, że... bo chyba nawet wczoraj było coś takiego, że nadal chce budować z Putinem bezpieczeństwo europejskie. No, przepraszam bardzo, ale no, z mordercą się nie dyskutuje w takiej sytuacji. I kropka. Doktor Mirosław Oczkoś, specjalista do spraw wizerunku i marketingu politycznego. Panie doktorze, bardzo dziękuję. Jak zwykle.